Czy zdarzyło ci się w trakcie pracy z programem DAW doświadczyć czegoś takiego? Jeśli tak i masz kartę Nvidia, to ten film może cię zainteresować. Ja nazywam się Łukasz Drost, a to mój wideoblogowy cykl OZD Studio. Zapraszam na najnowszy odcinek. Zapewne z wielu z Was, którzy mają karty Nvidia w swoich komputerach do pracy z dźwiękiem, doświadczyło nieprzyjemnych zjawisk typu przerywanie dźwięku, dropy, trzaski itd. Problem ten nie jest znany od wczoraj. Jest to dosyć długoletni problem i jego źródło tkwi w sterownikach kart Nvidia. Są to niezwykle zaawansowane sterowniki, które obsługują wiele technologii wbudowanych w karty graficzne firmy Nvidia. Są stricte związane z pracą w środowisku niskiego opóźnienia. Jedną z takich technologii jest Low Latency Mode który służy do obniżenia input laga dla kontrolerów w grach komputerowych. Wielu z Was używa kart NVIDIA, dlatego że karty te w zasadzie są bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o wydajność, o ilość technologii, jakie oferują w jednym urządzeniu. Ingerencja w te sfery pracy komputera zaowocowała problemami z dostępem do danego rdzenia procesora w wyniku pracy tych, tych technologii obniżających input laga. Trzeba bowiem pamiętać, że sterownik karty graficznej, jak sterownik dowolnego urządzenia, pracuje na konkretnym rdzeniu procesora. Domyślnie sterownik kart Nvidia pracuje na pierwszym rdzeniu procesora, jak zresztą większość sterowników, które są instalowane w naszym komputerze. W związku z czym, jeżeli taki sterownik przyblokuje na jakiś dłuższy czas dany rdzeń, inny sterownik, który na przykład obsługuje nasz interfejs audio, Musi poczekać na swoją kolejkę w szeregu. Jak możecie się łatwo domyślić, taka procedura działania spowoduje to, że któryś z sterowników musi przestać działać. W związku z czym, w przypadku, kiedy to jest sterownik odpowiedzialny za pracę naszego interfejsu audio, nastąpi zwyczajnie przerwa w dźwięku. I tutaj wracamy do sprawy kwestii Nvidia. Temat ten przez ostatnie kilka lat przewalił się przez tysiące postów. Przez wszystkie fora praktycznie na całym świecie. Temat był nierozwiązany. Szczególnie trudny temat, dlatego że sprawa mogła być rozwiązana praktycznie tylko przez producenta tych kart. Nie było to związane ani z systemem Windows, ani z sterownikiem interfejsu audio, ani programem DAW, a właśnie z kartami Nvidia. Producent tych kart bardzo długo był głuchy na prośby użytkowników. I to nie tylko ze świata audio, ale również tych, którzy używali programów wideo czy odtwarzali niskolatencyjnie muzykę. Ja mam dzisiaj dla Was dwie rzeczy: dobrą wiadomość i drugą dobrą wiadomość. Pierwsza wiadomość to bardzo dobre rozwiązanie obchodzące problem jakiegokolwiek sterownika, który doświadcza problemów z zbyt długimi odwołaniami się do, do procesora. A druga wiadomość pochodzi od samego producenta NVIDIA, ale o tym później. Do rozwiązania kwestii problemów z przerwaniami DPC potrzebujecie dwóch programów Microsoft Affinity Tool i Latency Mon. Pierwszy z nich, czyli Latency Mon, pobieracie ze strony producenta, uruchamiacie ten program w trybie administratora i rozpoczynacie pomiar przerwań w Waszym systemie Pojawią się cztery kolumny, Was najbardziej interesuje najwyższe reportowane przerwanie DPC i tutaj jak widzicie pojawia się sterownik NVIDIA, który generuje największe przerwania i największe przerwy w pracy danego rdzenia procesora i w przypadku gdy znajdziecie tutaj dowolny inny sterownik procedura działania jest dokładnie taka sama ja tu pokazuję na przykładzie sterownika Nvidia ponieważ on jest tutaj największym problemem widzicie tutaj jak pracuje sterownik później przechodzicie do zakładki CPU tutaj wyszukujecie na którym rdzeniu ten sterownik pracuje w moim przypadku jest to rdzeń 8, ponieważ już wcześniej go przerzuciłem z rdzenia pierwszego, ale on u Was pojawi się na pewno tutaj, na rdzeniu 0 i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o program latency MON możecie zatrzymać pomiar i przechodzicie do programu Interrupt Affinity Tool uruchamiacie wersję 64 bitową jako administrator pojawi się Wam takie okienko. W tym okienku wyszukujecie urządzenie, czyli w naszym przypadku kartę graficzną. Klikacie i ustawiacie set mask. Tutaj Wam się pojawi taka mała matryca. W Waszym przypadku na pewno będzie przyporządkowany na początku do rdzenia 0, więc odhaczacie to. Klikacie rdzeń 8, czy tam dowolny, inny, byle nie ten, który był pierwotnie ustawiony. Klikacie OK. Program was zapyta, czy zrestartować urządzenie. Wyklikacie tak. Później możecie oczywiście zrobić restart systemu, żeby, żeby ostatecznie zatwierdzić te ustawienia. I po takiej operacji możecie z powrotem wrócić do programu Latency MON i sprawdzić, czy przerzucenie danego sterownika na konkretny rdzeń zadziałało. Po takiej operacji powinien pojawić się dokładnie na tym rdzeniu, do którego go przyporządkowaliście, czyli na rdzeniu innym niż rdzeń 0. W moim przypadku rdzeń 8. Jest to myślę prosta procedura, intuicyjna. E, możecie to zrobić w ciągu dosłownie 2-3 minut, a skutki z jej działania są praktycznie stuprocentowe. W ogóle możecie używać programu LatencyMon do, do monitorowania waszego systemu, które inne sterowniki, oprócz oczywiście Nvidia, jeżeli taki problem występuje, e, powodują te problemy. Oczywiście jest też tak, że nie wszystkie karty. Nvidia powodują problemy, ponieważ jak wcześniej wspominałem, jest to związane z konkretnymi technologiami, które w niektórych kartach są nieobecne. W związku z czym niektóre karty w ogóle nie powodują problemów z latencją DPC, ale jeżeli chodzi o te karty najnowsze, czyli raczej seria 3000 czy seria 4000, one mają te wszystkie tryby niskolatencyjne w pakiecie, także tutaj raczej można się spodziewać problemu. Na co oczywiście rozwiązaniem jest ta metoda, którą Wam tutaj przedstawiłem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię drugą, to mamy bardzo dobrą wiadomość. Nvidia wreszcie zdecydowała się na długo oczekiwany ruch w kwestii latencji DPC i naprawić ją na poziomie sterownika. Jest to świetna wiadomość, o czym informuje Tom's Hardware. Jest to wiadomość sprzed w zasadzie kilku dni. Jest to coś, na co czekaliśmy kilka lat. Proszenia się i monitorowania u samego producenta. Jak informuje Tom's Hardware, Nvidia zdecydowała się wypuścić poprawkę do sterownika w kwestii DPC latencji i właśnie teraz dokonują testów e, tych sterowników i jeżeli te testy przejdą pomyślnie, ukażą się w oficjalnym wydaniu. Problem ten był związany z projektem Nvidia Reflex, który odpowiadał za niskie e, latencję wejściową, e, która miała służyć do e, poprawienia responsywności gier i e, w kontekście Kontrolerów do gier, myszki, klawiatury. Ostatnia kwestia, którą tutaj sugerują w artykule, jest taka, aby kiedy będą instalowane nowe sterowniki GPU, wyłączyć wszelkiego typu optymalizatory pracy GPU, takich jak na przykład MSI, Afterburner, który służy na przykład do undervoltingu czy underclockingu. Wyłączamy to urządzenie na czas instalacji sterowników, tak by wszystkie ustawienia tych sterowników zainstalowały się właściwie. Wydawało się, że przez te wszystkie lata największą piętą achillesową komputerów w PC będą karty NVIDIA, co wydaje się być dosyć absurdalne, dlatego że no sprzęt nie powinien powodować takich problemów. Dla jednych rozwiązaniem było po prostu kupienie karty firmy AMD. Akurat sterowniki AMD nie powodują tego typu problemów. I w przypadku ludzi, którzy pracują z, z, z profesjonalnie z dźwiękiem, nie jest to żaden problem tacy ludzie przeważnie nie potrzebują w ogóle nawet karty graficznej mogą pracować na układach zintegrowanych z pełnym powodzeniem osiągając te same rezultaty ale ci użytkownicy, którzy pracują ze sprzętem wszechstronnie takimi jak na przykład ja raz używają komputera do montażu wideo i różnego typu edycji w związku z czym potrzebują bardzo dobrego urządzenia do pracy z, z wideo takimi właśnie są karty Nvidia właściwie bezkonkurencyjne na, 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 na rynku ze względu na wydajność na szerokie i powszechne wsparcie producentów w kwestii wszelakich standardów kompresji, dekompresji, realizacji zadanie dekompresji w czasie rzeczywistym, czy po prostu wsparcia dla technologii KUDA, która jest częścią kart NVIDIA. Ci z nas, używający sprzętu w ten sposób, musieli się borykać z problemami, które serwowała nam NVIDIA przez dłuższy czas, ale szczęśliwie. Kwestia ta prawdopodobnie będzie załatwiona przez samego producenta, a kwestia dropów z kartami Nvidia przepadnie raz na zawsze. Niemniej jednak samo rozwiązanie, które przedstawiłem tutaj w tym filmie wydaje się być bardzo przydatne w przypadku jakichkolwiek problemów. Wystarczy przejrzeć, które sterowniki powodują problemy z przerwaniami DPC w programie latency MON i tak przesunąć taki sterownik na inny rdzeń, który powoduje konflikt z innym sterownikiem. Moim zdaniem jest to jedna z nielicznych kwestii związanych z tak zwaną optymalizacją systemu Windows. Tutaj w zasadzie nie ma optymalizacji systemu Windows, tylko jest naprawianie problemu, który spowodował producent karty NVIDIA. Dajcie znać, jakie są Wasze rezultaty po zastosowaniu tych wszystkich poprawek i życzę Wam płynnej pracy z każdym programem DAW. Tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!